kilkoma turystami z koszalińskiego Bronka. Grupa przyjaciół wpadła na pomysł, by jakoś rozruszyć Koszalin na nadchodzącą wiosnę. Zawiązali grupę Color On. Z racji tego, że bierzemy udział w olimpiadzie Zwolnieni z teorii, to powołaliśmy do życia jakby grupę Color On, która zajmuje się w tym roku organizacją biegu kolorów w Koszalinie razem z nawiązaniem współpracy z SFX-em. Nasza rola przede wszystkim techniczna, czyli ogarnięcie tak naprawdę od strony organizacyjnej całej imprezy, organizacji biegu. Natomiast pomysł oczywiście wyszedł od grupy młodych ludzi, czyli Color On, którzy zdecydowali się na tego rodzaju inicjatywę, zabawę w proszki Holi na terenie Koszalina. Zwolnieni z teorii to pierwsza taka inicjatywa obejmująca swoim zasięgiem całą Polskę. W olimpiadzie mogą brać udział szkoły średnie, a dokładniej 3-5-osobowe zespoły uczniów. Zadaniem każdego zespołu jest zaplanowanie i realizacja wymyślonego przez siebie projektu społecznego. Tak powstał bieg kolorów. Projekt Zwolnieni z teorii jest to olimpiada dla licealistów, którzy jakby swoją przyszłość widzą troszeczkę inaczej, czyli chcą jakby od początku uczyć się przedsiębiorczości i poprzez realizowanie projektów społecznych, które zmieniają ich otoczenie, mogą uzyskać certyfikaty menadżera. Wydaje mi się, że jest to ciekawe, jeżeli ktoś jest taki jak my, czyli ma bardzo dużo energii, ciągle chce działać i zmieniać i udowadnia, że tak naprawdę jeżeli chcemy, to potrafimy zmienić swoje otoczenie. No i przede wszystkim na tym polega ta olimpiada, że po prostu, żeby działać. Pomysłem kolorowego biegu Ewa Hilmańska zaraziła pozostałych rówieśników, którzy nie tylko kibicują tej inicjatywie, ale aktywnie się w nią włączyli. Kiedy Ewa przyszła do mnie, przedstawiła mi cały pomysł, bardzo się ucieszyłem. Od razu zaczęliśmy rzucać pomysłami, zaczęliśmy robić burzę mózgów, myśleć jak to będzie wyglądać, co w ogóle, na czym ma to polegać. Color On przede wszystkim jest projektem i ekipą zgranych ludzi, bo jednak to, co jest fajne, jest to dla osób, które to postrzegają z zewnątrz, będzie na pewno tylko jakiś bieg, prawda? Że ludzie pobiegną, to zrobią, prawda? Coś się odbyło, o 12 się zaczęło, pobiegli ludzie, skończy się i tyle. I tyle słyszeli o Color On, ale dla mnie to jest jednak coś więcej. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o organizatorów, czyli nas. Jesteśmy młodymi ludźmi, jeszcze nie ukończyliśmy liceum, więc to jest dla nas nowość, ta papierkowa robota, to spotykanie się z różnymi partnerami, potencjalnymi sponsorami, to jest duża odpowiedzialność. Pięciokilometrowa trasa jest już wyznaczona. Obecnie wciąż poszukiwani są sponsorzy na zakup proszków Holi. Potrzebnych jest ich sporo, bo zainteresowanie biegiem jest duże. Słyszałem o biegach z kolorami, czyli z proszkami rozsypywanymi podczas biegu na uczestników. Natomiast w okolicy Koszalina i w Polsce jeszcze się z tym nie spotkałem, choć doszukując się informacji bliżej, rzeczywiście takie biegi 2 czy 3 już się odbyły. No ale na pewno ani w pobliżu, ani w okolicy Koszalina nic takiego jeszcze nie miało miejsca. Po maturze organizatorzy biegu kolorów wyjadą na studia. Jaką przyszłość ma zapoczątkowana przez nich impreza? Nie ukrywam, że mamy ambicje, żeby jakby ciągnąć to dalej, ale wszystko zależy od tego, jakim poparciem i zadowoleniem będzie się cieszyła w tym roku ta impreza. Jak na razie poparcie jest całkiem spore, więc wydaje nam się, że całkiem możliwe, że ta impreza za rok też będzie reaktywowana w Koszalinie. A kto wie, może nawet w innych miastach Polski, skoro niedługo się wszyscy rozjedziemy na studia. Trend na pozytywną energię i na samo optymistyczne patrzenie na świat wzrasta w Koszalinie, wzrasta w całej Polsce, co jest na pewno fajnym zjawiskiem. Mam nadzieję, że uda się ją kontynuować również w przyszłych latach, choć to jest rzeczywiście test dla tej imprezy, dla tego terminu imprezy, czyli pierwszy dzień wiosny. I myślę, że się bardzo dobrze uda, tym bardziej, że ilość osób zgłoszonych, ilość osób aktywnych na Facebooku jest naprawdę imponująca i to jest liczona w kilkadziesiąt tysięcy osób, które zainteresowały się tą inicjatywą w Koszalinie.
przyszedł czas na konkrety. Bieg rozpocznie się punktualnie o godzinie 12. Impreza odbędzie się 21 marca. Start będzie na Placu Podarzynkowym i tam też się skończy. Trasa zajmuje około 5 km i mniej więcej co kilometr będzie stacja koloru, na której wolontariusze będą obsypywali kolorowymi proszkami Holi biegaczy. Wydaje mi się, że jest to impreza dosyć oryginalna i taka innowacyjna, bo w naszej okolicy jeszcze nigdy czegoś takiego nie było. Takich imprez było zaledwie kilka w Polsce, więc tak naprawdę Koszalin jest w czołówce tych imprez. I jest to coś fajnego dla ludzi z każdego pokolenia, bo można miło spędzić czas z okazji pierwszego dnia wiosny. Można świetnie się pobawić, można się pośmiać, zrobić świetne zdjęcia na pamiątkę. I generalnie zależy nam na tym, żeby ta impreza jakby zatarła granice między ludźmi starszymi i młodszymi, w tym pokazać, że wszyscy mogą aktywnie spędzać czas i wszyscy mogą się dobrze bawić. Tym bardziej, że Koszalin jakby poprzez młodych ludzi jest postrzegany jako miasto szare, w którym się nigdy nic nie dzieje. A jednak chcemy pokazać, że jeżeli chcemy, to w tym mieście może się dziać naprawdę dużo i naprawdę może być w nim kolorowo. Ja pochodzę z Świdwina. Uczniowie, którzy wybierali się do Koszalina do szkół, zawsze przedstawiali to miasto jako, mimo że z dobrym poziomem nauki, ale troszeczkę szarawe, może właśnie zbyt mało kolorów w nim bywa. Bo między innymi stąd jest nasz pomysł. Plan jest ambitny, ale ci młodzi ludzie mają dużo energii i wsparcia od innych, a to dobrze wróży. Wsparcie rówieśników mamy naprawdę bardzo wielkie, bo ludzie, nasi znajomi przychodzą, gratulują nam świetnego pomysłu, dopytują o szczegóły. Informacja o samym biegu rozbiegła się strasznie szybko. Mamy masę osób chętnych, którzy chcą zostać wolontariuszami na naszej imprezie. To dla nas naprawdę wiele znaczy, bo jakby dzięki im wsparciu widzimy, że nasza impreza jakby no spełnia się, spełniamy cel, który sobie założyliśmy, więc to jest naprawdę bardzo miłe, jeżeli ktoś, kto jest w naszym wieku, nie podcina nam skrzydeł, tylko podchodzi, gratuluje i mówi, że też by tak chciał, więc to jest bardzo motywujące i jakby dostajemy więcej siły, żeby robić to dalej. Ewa sprawiła nam bardzo duży prezent, ponieważ mogliśmy uczestniczyć z nią w tej olimpiadzie. I tak naprawdę nasze życie nie dość, że stało się jeszcze bardziej kolorowe przed biegiem, to później już w ogóle będzie. To jest naszym moim zdaniem największym zaskoczeniem, ale takim pozytywnym na pewno, ponieważ no, nigdy bym się nie spodziewał, że po rzuceniu hasła, że potrzebujemy osób, wolontariuszy, którzy by nam pomogli w tym biegu, nagle do pomocy zgłosi się no, teraz już 50 osób, które wprost mówią, że one mogą poświęcić całą sobotę, żeby nam pomóc tylko. Ponieważ sądzę, że ta akcja jest fajna, że my jesteśmy fajnymi ludźmi i że warto z nami współpracować. Trzymamy kciuki za tę imprezę i tych młodych ludzi, którzy między lekcjami i przygotowaniami do matury piszą pisma do sponsorów i szukają partnerów. Po to, by nasze miasto na jeden dzień stało się miastem tęczowych kolorów. Każdą tak pozytywną, oddolną inicjatywę bez zastanowienia wpisujemy na listę dobrych marek z Koszalina. A o Color On bez wątpienia jeszcze nie raz usłyszymy.